Witam na naszej parafialnej stronie internetowej ojca Paulina Sotowskiego, biblistę, eksperta w dziedzinie duchowości kolbiańskiej, autora audycji radiowych i redaktora polskojęzycznego posłańca świętego Antoniego w Łodzi Łagiewnikach. Proszę ojca opowiedzieć o działalności tej redakcji posłańca w Łodzi Łagiewnikach. Posłaniec świętego Antoniego to tytuł takiego czasopisma, które było drukowane w Padwie, a rozprowadzane przez klasztor w Łagiewnikach. Sam czuję się czasem posłańcem świętego Antoniego, bo tak walczyłem dosyć intensywnie, osobiście o to, żeby ten posłaniec wychodził, żeby wychodził jak najdłużej, ale musieliśmy zawiesić z czasem to wydawanie posłańca. Tę moją opowieść trzeba by zacząć od tego, od Padwy właściwie. W Padwie jest wielki kult świętego Antoniego, ponieważ święty Antoni przez ostatni rok życia tam, właściwie niecały nawet rok życia, tam spędził i jakoś tak się postać świętego związała się z Padwą, tam wybudowano mu piękną bazylikę, tam ma niezmienny kult od XIII wieku, od swojej śmierci. W Padwie też uroczyście obchodziło się 800-lecie urodzin świętego Antoniego, 1995 roku. I wtedy właściwie w tym 95 roku teoretycznie rozpoczęliśmy wydawanie posłańca świętego Antoniego. Ten kult świętego Antoniego, jaki rozwijał się w Padwie, przejawiał się także czasopismem, jakie zaczęto wydawać w Padwie, przeszło 100 lat temu, bo w 1898 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, zaczęto wydawać Messaggero di Sant'Antonio, takie dewocyjne czasopismo. To czasopismo rozwijało się bardzo pięknie i oczywiście w czasie wojny było zawieszone. W czasie wojny także i tam Niemcy nie pozwalali wydawać. I zresztą warunki wojenne po wojnie wskrzeszone. Ale rozwijało się po wojnie bardzo dobrze. W latach 60. osiągnęło nakład przeszło milion egzemplarzy. I franciszkanie, gdy tak się to pięknie rozwijało, franciszkanie padewscy, pomyśleli sobie tak, żeby wydawać też to czasopismo w języku polskim, rozprowadzać je w Polsce, oni by to finansowali, a przez rozprowadzanie tego w Polsce, tego czasopisma, pomagaliby polskim franciszkanom. I od pewnego czasu, gdzieś od lat właściwie tak 70. zaczęli o tym mówić na wspólnych zebraniach zakonnych, na kapitułach generalnych, że dobrze by było, żeby Polacy zaczęli redagować tego posłańca. Ale Polacy słuchali i na tym poprzestawali. Dopiero mnie tak przyszło do głowy, żeby jednak zacząć redagować to czasopismo w języku polskim. A stało się to w takich okolicznościach, że los chciał, żebym był przez pewien czas dyrektorem wydawnictwa w Niepokalanowie i nawet przełożonym tego klasztoru niepokalanowskiego. Przełożonym przestałem być w 92 i zarazem wtedy oddałem w inne ręce wydawnictwo. Ale ta bakteria
wydawnicza jakoś we mnie pozostała. I usiłowałem powrócić do wydawnictwa Niepokalanowskiego, w jakiejś formie współpracować, ale ówczesny dyrektor wydawnictwa powiedział, że nie ma miejsca tam dla mnie w tej chwili. Mogę sobie wydawać Posłańca świętego Antoniego. No i ja najpierw zlekceważyłem to, ale po kilku miesiącach wziąłem sobie to do serca, że mogę rzeczywiście zacząć wydawać. I tak w 1994 roku jesienią postanowiłem, że zajmę się wydawnictwem Posłańca świętego Antoniego. Zwróciłem się do ojca prowincjała, przełożonego zakonnego, czy by mi na to pozwolił, na takich warunkach, że bez specjalnej umowy ja bym prezentował Polskę, ale w wydawnictwie padewskim. Prowincjał się zgodził i w lutym 1995 pojechałem do wydawnictwa w Padwie, przedstawiłem się i zaproponowałem takie rozwiązanie, że ja będę jakby pracownikiem wydawnictwa padewskiego i wydawnictwo padewskie będzie wydawać Posłańca w języku polskim, ja będę jego redaktorem i będę zajmował się rozprowadzaniem go w Polsce. Ewentualne przychody jakieś z tego rozprowadzania mogą stanowić, powiedzmy, pomoc dla franciszkanów polskich. Ale w międzyczasie w Polsce się dużo zmieniło, świat się zmienił i właściwie koszta przygotowania tego czasopisma i koszta prenumeraty pochłaniały właściwie przychody, jakie mieliśmy z prenumeraty tego czasopisma, także niewiele pozostawało dla zakonu, a już nie było mowy o tym, żeby się przychodami jakimiś dzielić z innymi jeszcze prowincjami zakonnymi. Po raz kolejny pojechałem do Padwy jesienią 1995 roku z planem pierwszego tak zwanego zerowego numeru Posłańca świętego Antoniego. Chciałem najpierw wydać taki numer próbny, żeby Padwa zobaczyła, żeby wydawnictwo padewskie zobaczyło, jak to będzie wyglądać. No i żeby też i w Polsce najpierw dać jakąś taką próbkę. Zbiegło się to ze wspomnianą już 800-letnią rocznicą urodzin świętego Antoniego. Otóż jesienią 95 roku z racji 800-lecia urodzin świętego Antoniego miała miejsce peregrynacja relikwii świętego Antoniego po Polsce, po różnych miejscach franciszkańskich, gdzie rozwinięty jest kult świętego Antoniego. A więc po miejscach franciszkanów konwentualnych, czyli chodzących w czarnych habitach, miejscach, gdzie są brązowi franciszkanie, bernardyni, reformaci czy inni franciszkanie, miejscach, gdzie są kapucyni. Tam te relikwie odwiedzały takie sanktuaria jak Łagiewniki, Warszawa, Poznań, Gdynia i w tych miejscach urządzano takie większe nabożeństwa. Był dosyć duży zbieg, zebranie ludzi i postanowiliśmy na tę okazję wydać zerowy numer Posłańca, żeby zebrać adresy prenumeratorów. Była to doskonała okazja. Wydrukowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy, przyznam się, że nie mogę sobie przypomnieć i chyba nigdzie nie zapisałem, ile tego Posłańca wydrukowaliśmy. Ale wydaje mi się, że blisko 100 tysięcy wydrukowaliśmy
tego zerowego numeru posłańca i przy okazji pobytu relikwii świętego Antoniego w różnych sanktuariach jego w Polsce rozdawaliśmy tego posłańca i takie karty, na których ludzie pisali potem swoje adresy, żebyśmy mogli zdobyć prenumeratorów. Jesienią 1995 roku wydaliśmy zerowy numer posłańca świętego Antoniego. Rozprowadzaliśmy go przy okazji peregrynacji relikwii świętego Antoniego w różnych sanktuariach antoniańskich w Polsce. Tych sanktuariów jest około 40 i wszędzie ludzie przychodzili, brali tego posłańca, brali też takie karty, na których mogli napisać adresy. I tą drogą zebraliśmy ponad 18 tysięcy adresów. Przygotowywaliśmy się w ten sposób do po prostu rozsyłania do kolportażu posłańca świętego Antoniego. Tym, którzy zgłosili wtedy zainteresowanie posłańcem, bo te 18 tysięcy, tym rozesłaliśmy dwa pierwsze numery 1996 roku. Po tych dwóch numerach przysyłali nam, powiedzmy, wpłaty na prenumeratę, a więc już stali prenumeratorzy. Tych pierwszych wpłat dostaliśmy, tych pierwszych prenumeratorów było 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy. A więc mieliśmy zapewniony odbiór czasopisma i rzeczywiście ci, którzy wtedy się zgłosili, to prawie do końca odbierali to czasopismo. Ale nowych prenumeratorów przybywało nie za dużo. Natomiast ze starych prenumeratorów przez 19 lat istnienia posłańca większość przeniosła się do wieczności i w ten sposób liczba prenumeratorów się mocno zmniejszyła. Także po 19 latach mieliśmy około 3000 jeszcze prenumeratorów. Zamiast zwiększać nakład, to niestety zmniejszaliśmy ten nakład posłańca. Ojciec zapytał, jak wyglądała redakcja. No więc rzeczywiście czasopismo było redagowane w łagiewnikach, przygotowywane było w łagiewnikach. Kiedy zaczynałem tę redakcję, naprawdę nie miałem żadnych współpracowników stałych. Liczyłem tylko na współpracę różnych profesorów naszego seminarium i różnych znajomych redaktorów. Liczyłem też, że i czytelnicy sami będą chcieli coś wydrukować w tej gazetce. Właściwie to podstawą redakcji byli profesorowie naszego seminarium. Starałem się tylko o to, żeby te artykuły profesorów nie były zbyt uczone, tylko żeby były do czytania przez ludzi prostych. Bo kiedy zaczynałem posłańca, to myślałem sobie z początku, że będę redagował czasopismo na takim poziomie mniej więcej umysłowym, żeby na takim poziomie, żeby mogli go czytać absolwenci, powiedzmy, maturzyści, ludzie po maturze, po szkole średniej. Tak sobie to wyobrażałem. Ale kiedy się zgłosili pierwsi ochotnicy na prenumeratorów, okazało się, że są to osoby starsze, więc trzeba było dostosować poziom tego czasopisma, poziom artykułów do osób starszych. Zamieszczaliśmy dużo ilustracji i
i po prostu w ten sposób pismo stawało się ciekawsze. Ludzie oglądali te obrazki bardzo chętnie. Zacząłem mówić o tym, o redakcji, o sposobie redakcji. A więc podstawę stanowili profesorowie seminarium. I ci profesorowie z teologii moralnej, czy ze specjalizacji franciszkańskiej, ze swoich dziedzin tam pisali i drukowali artykuły. Przepraszam, chciałem podjąć ten numer posłańca jako pomoc. W posłańcu w zasadzie staraliśmy się zamieszczać artykuły z takich działów. Tytuły tych działów zmieniały się w ciągu lat, ale mniej więcej pozostała jakaś treść. Pierwszy to był dział redakcji. Z początku, przez połowę mniej więcej tych numerów wydanych, były dwa zwykłe artykuły od redakcji. Na odwrocie okładki była taka jakaś historia tego numeru. Także bardzo osobisty taki był mój tekst redaktora. A na trzeciej stronie, na właściwie pierwszej stronie już gazety, był taki artykuł wstępny, zasadniczy, o czasach, o sprawach aktualnych i o tym, czego dotyczy także ten posłaniec. Dalej były, powiedzmy, już za życia Jana Pawła II mieliśmy taki dział z nauki papieża, z nauki Ojca Świętego. A po śmierci mieliśmy taki dział Dziedzictwo błogosławionego Jana Pawła II. Potem był dział taki katechetyczny, wierzcie w Ewangelii, a więc staraliśmy się, żeby ten posłaniec był pismem ewangelizacyjnym, skierowanym do rodzin katolickich. I tutaj przez wiele lat współpracował bardzo żywo z nami ojciec Paweł Warchoł, który właśnie pisał takie artykuły dotyczące wiary. Dalej mieliśmy dział Świadkowie wiary, a więc to było o świętych, a także o ludziach świątobliwych, żyjących, powiedzmy, jeszcze w naszych czasach. Dalej były zasady życia wierzących, czyli zasady moralne. Z dziedziny moralnej tutaj było w tym dziale i w dziale praktyka życia. Od samego początku zamieszczaliśmy taki dział Czytamy Pismo Święte i w każdym numerze był jakiś artykuł dotyczący Starego Testamentu, a także artykuł związany z Nowym Testamentem. Następnym działem był taki dział poświęcony świętemu Antoniemu. Święty Antoni wczoraj i dziś. I tutaj staraliśmy się zamieszczać fragment jego kazań, bo święty Antoni pozostawił po sobie duży zbiór kazań, który był takim podręcznikiem teologii dla jego braci zakonnych. I właśnie z tego jakiś fragment staraliśmy się przedstawić czytelnikom. Dalej był jakiś taki artykuł nawiązujący do nauki świętego Antoniego, czy do praktyki życia, jaką on propagował. A wreszcie był jakiś artykuł o jakimś sanktuarium, o miejscu kultu świętego Antoniego. A więc staraliśmy się o różnych sanktuariach polskich pisać. Często sam pisałem o tych sanktuariach. Odwiedziłem wiele sanktuariów, ale pod koniec tej redakcji już mojej miałem coraz mniej czasu na podróże, bo zacząłem współpracować z radiem i to mnie bardziej wiązało, że nie miałem czasu już na podróże po sanktuarium świętego Antoniego. Po sanktuariach świętego Antoniego. Ostatni dział to były jakieś takie ciekawostki.
powiedzmy, niezwykłe znaki różne, a więc jakieś niezwykłe zdarzenia w Kościele, czy tradycja kościelna, a więc tutaj przez pewien czas drukowaliśmy informacje o różnych sanktuariach świata, o różnych miastach znanych świata, gdzie są jakieś znane kościoły, o sanktuariach nie związanych ze świętym Antonim bynajmniej, tylko o takich sanktuariach jak Lourdes, Fatima. Po prostu chcieliśmy poinformować naszych czytelników o takich ważnych miejscach kultu, miejscach ważnych dla chrześcijaństwa.